rundy czwartoligowe, w którym przeciwko sobie zagrają drużyny Rylowi. Czarno-szare pasy. No, z zespołem gospodarzy popularnych gawronów drużyny Tarnowskiego Metalu. No, na pewno dla obydwóch zespołów to okazja, żeby w jak najlepszych nastrojach pożegnać się i spędzić długą przerwę zimową, która właśnie już za niedługo czeka przed tymi drużynami. Obydwie drużyny zapowiadają walkę o zwycięstwo, walkę o 3 punkty. No, na pewno taki też cel przyświeca, jak już powiedzieliśmy wcześniej, zarówno zespołowi Rylowi, jak i również zespołowi Metalu Tarnowi. W taki też sposób te drużyny chciałyby poprawić swój dorobek punktowy, swój kapitał wartości, dzięki którym oczywiście w jak najlepszych nastrojach będą chciały przystąpić do rundy wiosennej, której byśmy sobie oczywiście życzyli, żeby odbywała się już zgoła w innych warunkach. Wiemy bowiem, że ze względu na panującą sytuację pandemiczną, trybuny stadionów w całej Polsce, nie tylko stadionów, ale wszystkich obiektów sportowych świecą pustkami. No a to doprowadza oczywiście do tego, że no, kibice w inny sposób muszą zapoznawać się, jak i również czekać, ale też śledzić to, co dzieje się na arenach sportowych. Liczymy, że ta sytuacja się poprawi, a my w pełnym zdrowiu będziemy gotowi, żeby jak najlepiej nie tylko kibicować, ale przede wszystkim śledzić poczynania każdej drużyny. Spotkanie już rozpoczęte i składy. Drużyna Rylowi 12, Krzysztof Dzień. W ostatniej chwili zastąpił kontuzjonowego Karola Barana. Dalej z piątką Kamil Bachola, 11 Piotr Huściel, 19 kapitan drużyny Michał Motylski, 13 Norbert Orzowski, 7 Krzysztof Sikora, 15 Piotr Stawarz, 18 Tomasz Wojewoda, 14 Nikodem Kamysz, 4 Hubert Pukal, 2 ostatni piłkarze to młodzieżowcy i 10 Hubert Wójcik. To drużyna Rylowi, pierwszy skład drużyny Rylowi, ławka rezerwowych. Krzysztof Dzień był rezerwowym, teraz oczywiście występuje. Dalej 9 Dariusz Caban, 17 Robert Górak, 8 Albert Skrzyński, numer 16 Tobiasz Gurgul, numer 21 Mikołaj Pawlak i 22 Mateusz Pulak. I drużyna gospodarzy, drużyna Metalu Tarnów. 1 Przemysław Łyczko, 17 Filip Baran, 13 kapitan Damian Chudowa, 5 Marcin Furmański, 1 Adrian Czyż, 9 Albert Stolarz, 8 Adrian Ślęzak, 21 młodzieżowiec Mateusz Ryczek, 32 Marcin Mejkowski, 3 Jarosław Magdziarczyk i 10 Tomasz Magdziarczyk. Pierwsza akcja zespołu Metalu Tarnów zakończona uderzeniem i pierwszym strzałem na bramkę. Rezerwowi w zespole Metalu Tarnów to 14 Kamil Szumlański, 12 bramkarz Sebastian Hajduk, 7 Jerzy Gromacki, 4 Arkadiusz Rajczyk, 18 Piotr Stolarczyk i 19 Krystian Wnęk. Tak przedstawia się skład drużyny, którą asygnował do gry trener Jakub Drwal. Popatrzmy na tabelę. Tutaj na prowadzeniu Lubań Maniowy, punktów 38, drugie miejsce Unia Tarnów, punktów 36. To oczywiście drużyny będące w czubie rozgrywek. Zespół Metalu miejsce 13, do tej pory 16 zgromadzonych punktów, 4 zwycięstwa, 4 remisy, 6 porażek. No, ten dorobek porówno symetrycznie rozkłada się na mecze, możemy powiedzieć, na mecze praktycznie u siebie, czyli na wyjeździe u siebie. 2 zwycięstwa, 2 remisy, 2 porażki. Na wyjazdach też 2 zwycięstwa, 2 remisy, ale porażek 4. No, Rylowia jak na razie w 14 spotkaniach do tej pory 10 punktów, 3 zwycięstwa, 1 remis, 10 porażek na wyjazdach, natomiast 2 zwycięstwa i 5 porażek. Kolejna akcja zakończona faulem i teraz będzie rzut wolny dla drużyny Tarnowskiego Metalu. Rzut wolny około 25-26 metrów od bramki. Wrzutka w pole karne, piłka odbija się od rzutu wolnego. Będzie jeszcze raz próba uderzenia i jeszcze jedna próba uderzenia. Znakomity
szczał, znakomity szczał Jarosława Magdziarczyka, ale również bardzo dobra interwencja Krzysztofa Dnia, który już teraz może chyba powiedzieć, że został nieźle rozgrzany przez piłkarzy Tarnowskiego Metalu, piłkarzy popularnych Gawronów, którzy już od pierwszego gwizdka sędziego bardzo mocno atakują i no, mają taką dużą chęć i wolę walki. No, na pewno mobilizacja odniesienia chęci zdobycia trzech punktów jest bardzo duża. Teraz piłka z rzutu rożnego przeleciała przez ręce bramkarza, dotarła do jednego z piłkarzy Metalu Tarnów, ale po drodze, tak mówiąc kolokwialnie, zagwizdał sędzia i od własnej bramki będą rozpoczynali piłkarze Rylowi. Piłkarze Rylowi, którzy rozgrywki w tym sezonie rozpoczęli od zmagań w Pucharze Polskim. W Pucharze Polskim wygrali w karnych z przegrali w karnych z Tymową Tymowa, no a później w różny sposób wiodły się ich poczynania ligowe. No na pewno chcieliby wymazać z pamięci sromotną klęskę, jaką doznali w kolejce 12, przegrywając w meczu wyjazdowym z Unią Tarnów 11-0, ale również na wyjazdach przegrywali bardzo wysoko, między innymi w Słupnicach z Sokołem 6-1. W ostatniej kolejce natomiast u siebie przegrali z Limanowią, a wcześniej ulegli Wolanii Wolarzyń Gdzieńska na wyjeździe 3-0. Ostatnie zwycięstwo podopiecznych Piotra Stawarza to zwycięstwo na wyjeździe w spotkaniu z Orkanem Szczyrzyc 3-1. Kolejna akcja zespołu Tarnowskiego Metalu, kolejny rzut rożny, no i na pewno będzie być może dla podopiecznych Jakuba Drwala okazja do tego, żeby Kto wie, czy nie rozpocząć wyniku. Wrzutka w pole karne. Piłka przebiega przez pole karne. No na pewno nie takiego rozwiązania spodziewał się Jakub Drwal, szkoleniowiec z Metalu Tarnów, który teraz dość głośno strofuje swoich podopiecznych. No ale patrząc na to, jak w ostatnim czasie radził sobie Metal Tarnów, no to trzeba powiedzieć, że no ta drużyna naprawdę zasługuje na pochwały. Bardzo kilka dobrych, ciekawych, interesujących meczów. No szczególnie spotkanie ligowe z Brugbetem, ze zwami Brugbetu Termelikiem Nieciecza, gdzie zostaną 2-0 po ambitnej grze pełnej zaangażowania. Drużyna Metalu zremisowała 2-2. Podobny scenariusz w meczu pucharowym z Unią Tarnów, gdzie Tarnowskie Jaskółki również prowadząc cały czas jednak musiały czuć oddech Metalu Tarnów. Spotkanie ostatecznie zakończyło się rezultatem 3-3 i dopiero w rzutach karnych faworyzowana Tarnowska Unia okazała się lepsza. No ale jeżeli chodzi o to, co prezentował Beniaminek rozgrywek, a więc takim jest oczywiście Metal Tarnów, to trzeba powiedzieć, że ta drużyna no, z każdą kolejką, z każdym meczem rozkręcała się i prezentowała już na pewno futbol, do którego jest pewnie, jeżeli chodzi o poziom, w stanie dobić, bo to jest oczywiście bardzo, bardzo oczywiście ważne. Rozpoczynamy grę. Zespół Rylowi, ale cały czas tutaj pod grą zespół Tarnowskiego Metalu, zagranie w pole karne i kolejny gwizdek arbitra. Piłka od bramki, piłka rozpoczęta, przejęcie piłki przez drużynę Metalu Tarnów, Ślęzak. Tu troszkę zabrakło chyba zrozumienia, bo na piłkę czekał Stolarz i był w bardzo dobrej okazji. No być może trzeba będzie powtórzyć jeszcze podobny schemat zagrania. Ponownie drużyna Metalu Tarnów w ataku, tym razem Stolarz, dwóch zawodników jego tutaj pilnuje. Sędzia jednak przerywa grę i będzie rzut wolny. Okazja dość ciekawa, dość interesująca i kto wie, czy to nie będzie też okazja bramkowa. Hmm.
Warto oczywiście wspomnieć, że dzisiaj grają dwaj Beniaminkowie, Beniaminkowi dwóch grup okręgowych, bowiem tyle jest w naszym okręgu. Drużyna Relowi wygrała w ubiegłym sezonie rywalizację w grupie pierwszej, w której grywają drużyny z okręgu piłkarskiego Bochnia Brzesko. No tam wygrała wyraźnie i zdecydowanie, ale również tak można też powiedzieć o zespole Metalu Tarnów. Obydwie drużyny w przeszłości również oczywiście grały w czwartej lidze i to jest najwyższy poziom rozgrywkowy, który prezentowały zarówno Metal, jak i również Rylowia. Wracamy do gry. Tutaj przy piłce Stolarz odegrał piłkę do Miejkowskiego. Miejkowski na lewą stronę boiska, ale tam jednak piłkarze Rylowi opanowują tą piłkę. Jak widzimy na razie i co po pierwszych minutach rzuca się nam w oczy, to piłkarze Metalu no, wysoko podeszli do drużyny Rylowi. Ta drużyna Rylowi ma zdecydowany problem ze sforsowaniem własnej połowy. No i ta wysoka gra, ten wysoki pressing zespołu Metalu przynosi efekty, bowiem raz po raz groźnie w polu karnym właśnie zespołu gości. No może teraz zobaczymy. Zobaczymy, piłkarze Lowi, ale już jest przy piłce Ślęzak. Ślęzak, oddanie piłki do Chudoby, ale sędzia już szybciutko interweniuje i powstrzymuje niezgodne jego zdaniem z przepisami zapędy Huberta Wójcika. Metal, próba sforsowania kolejnej akcji. W polu karnym Stolarz przejmuje piłkę, pusta bramka, Stolarz i w jaki sposób to nie wpadło? Możemy zadawać pytania. Wciąż 0-0. Było naprawdę bardzo blisko, a można powiedzieć, że no od zdobycia bramki dzieliły tutaj centymetry. Kolejna groźna akcja i ponownie Rylowia w opałach. Na razie taki właśnie scenariusz pisze nam to spotkanie. Gospodarze mocno atakują, a Rylowia no, z wielkimi kłopotami no, próbuje nawet uporządkować swoją grę w defensywie, bowiem ta dobra defensywa wymaga też oczywiście odpowiedzialności, koncentracji no i odpowiedniej mobilizacji w poszczególnych strefach boiska. Tego jak na razie po zespole z Rylowej chyba troszkę nie widać. Ale oczywiście wszystko przed nami. Rzut wolny dla zespołu z Rylowej. I piłka w rękach Łyczki, który już w kilku spotkaniach pokazał się z bardzo dobrej strony. Kolejna akcja, Stolarz i łapie dzień. Ponownie zespół Metalu, tym razem traci piłkę, akcja zespołu Rylowi, prawa strona boiska, piłka wybita na rzut z autu i teraz pierwsza poważniejsza akcja zespołu gości. Wysokość pola karnego. I tu teraz Rylowia będzie szukał okazji do pokonania Łyczki. Łyczki, który no, w kilku ostatnich spotkaniach sygnalizował dobrą formę. No i kilkoma interwencjami ratował skórę kolegom, ale też pokazywał, że jego umiejętności są na dobrym poziomie. Teraz bardzo fajnie próbował zakręcić zawodnikami Rylowi Stolarz. Nie udało się tym razem. Piłkę już przejmują piłkarze Metalu. Dużo miejsca, ładne zagranie, ale niestety w ostatniej chwili piłkarze Rylowi przejmują tą piłkę i nie ma w tym momencie takiego zmysłu chyba taktycznego i rozmachu ta akcja, jaką by sobie życzyli gospodarze. No, widzimy, że chyba Rylowia teraz troszeczkę wrzuca mocniejszy i wyższy bieg i zaczyna atakować.
i prawa strona zespołu tarnowskiego metalu jest tutaj coraz bardziej oblegana. Erlowiak, klub założony w 1909 roku, rozpoczynał piłkarską przygodę na arenach naszego regionu od gry w C-klasie. W 1994 roku powstało boisko w Erlowie, od tej pory zespół rozgrywa mecze u siebie, ale za chwilę zagranie w pole karne, uderzenie i czy będzie bramka? Mamy bramkę! Tomasz Magdziarczyk 1-0. Na to trafienie się zapowiadało dłużej. Piętnasta minuta meczu. Od tej minuty Erlowia prowadzi. Przepraszam, oczywiście Metal. Dobry początek, dobry pierwszy kwadrans w wykonaniu Tarnowian i efekt tego przyszedł dość szybko, efekt w postaci bramki, no ale powiedzmy sobie uczciwie, że na to trafienie podopieczni Jakuba Drwala w pełni zasłużyli, od początku atakowali, od początku absorbowali, od początku niepokoili strefę defensywną zespołu gości, no i tą swoją agresywnością, tą swoją aktywnością pokazali, że ich cel jak na razie został zrealizowany i prowadzą 1-0. Kolejna akcja drużyny Metalu Tarnów w polu karnym. Piłkarze, czyżby to była okazja do zdobycia drugiej bramki? Bardzo ciekawe zagranie. Stolarz może zrobić wszystko, ale w tym momencie no chyba troszkę zaprzepaścił okazję, bo gdy otrzymał piłkę, to tych piłkarzy w czarno-szarych strojach było o wiele mniej, ale troszkę tych driblingów być może za dużo, bo im piłkarze Erlowi zdołali odbudować zasieki obronne, a co za tym idzie utrudnić rozegranie czy umiejętne zagranie przez piłkarzy z Tarnowa. Ale kolejna akcja już za niedługo. A my wróćmy jeszcze do historii. Erlowi w kwietniu 1999 roku klub rozpoczął współpracę z zakładem przetwórstwa mięsnego Habura, co potem znalazło oczywiście przełożenie na grę, czy kolejne awanse zespołu z Erlowej. Warto wspomnieć, że przez lata w tej drużynie grali no, piłkarze, którzy może kibicom aż tak wiele nie mówią, ale bliżej zaznajomi z tematyką niższych lig w naszym okręgu na pewno wiedzą, że takie nazwiska jak Alfred Asek, Jakub Baran, Marcin Dewal, Paweł Piotrowicz, Piotr Kajda, Wojciech Klich czy Dawid Szewczyk coś na pewno mówią. Kolejna akcja i kolejna, tym razem dobra interwencja golkipera Erlowej. Nie mają łatwego zadania piłkarze z Erlowej. Chudyba, spokojnie, pewnie, dalekie zagranie. Ponownie przy piłce Stolarz. Stolarz tym razem traci tą piłkę, ale próbuje go asekurować Miejkowski. Teraz jednak szybko doskakuje Reczek. Reczek troszkę leży, ale Ślęzak, który jest prawdziwym dyrygentem poczynienia zespołu Metalu Tarnów. Bardzo ładne, piękne zagranie w polu karnym. Odegranie na prawą stronę boiska do Czyża. Czyż szuka swoich kolegów, ale tam w ostatniej chwili jeszcze przeczytał jego zamiary golkiper Erlowi, ale ponownie Metal, jak dzisiaj, dobrze naoliwiona, dobrze funkcjonująca maszyna. Tym razem lewą stroną
Stolarz, zanim się rozpędził, zanim próbował zaadresować odpowiednio swoje zagranie, został jednak w tym momencie faulowany. Rzut wolny dla drużyny tarnowskiej. No, drużyny tarnowskiej, która no, naprawdę dobrze dzisiaj prezentuje się, jeżeli chodzi o tą część spotkania. Żywo, dynamicznie, energicznie. No i bardzo aktywnie, bardzo aktywnie. Widzimy, że to prowadzenie 1-0 to na dobrą sprawę nic nie zadowala zespołu Metalu. Brnie dalej do przodu i robi wszystko, żeby jednak starać się prezentować, jeżeli chodzi o rezultat, oczywiście lepiej, ale żeby tak było, też musimy pamiętać o odpowiednim funkcjonowaniu defensywy, bowiem teraz Rylowia i wybicie Reczka. Kolejne zagranie drużyny Metalu, tym razem zagranie na rzut rożny i stały fragment właśnie gry dla drużyny z Rylowej. Czekamy na rozegranie tej piłki, wrzutka w pole karne, płaskie zagranie, ale ta piłka nie powinna stwarzać problemów, no ale jednak widzimy, że tu troszeczkę złe wybicie, a to powoduje, że też mamy kłopot z wyprowadzeniem piłki z własnej strefy obronnej. To już jednak poza nami, prawa strona boiska, bardzo dobre zagranie do zdobywcy bramki Tomasza Magdziarczyka. Magdziarczyk w narożniku pola karnego wzdłuż linii bardzo ładnie próbował się przedostać. Ta piłka jednak wychodzi na rzut rożny, a wybija ją na rzut rożny Kamysz. Do piłki podchodzi Ślęzak. Można powiedzieć, że jeden ze stałych wykonawców kornerów w drużynie tarnowskiego Metalu. No i czekamy, co tym razem może się wydarzyć w polu karnym. Ślęzak, wrzutka, dobre dośrodkowanie. Piłkę jednak wybija, dalej jednak sporo żółtych koszulek w polu karnym. Furmański, wrzutka w pole karne. Wybijają piłkarze Rylowi, ale tam też widzimy, że próbują być aktywni zawodnicy Starnowa. Tym razem jednak sędzia przerywa grę. Mamy rzut wolny i od tego, z tego fragmentu gry piłkę wznawiać będzie drużyna z Rylowej. Dzisiaj mamy 17. kolejkę rozgrywek. Grają dzisiaj, znaczy w tej kolejce, Poprad Rytrą, Skalnik, Kamionka Wielka, Orkan, Szczyrzyc, Sokół, Słopnice, Limanowia, Tarnowia, Poprad, Warta, Białka Tatrzańska, Glinik, Gorlice, Wierchy, Rabka, Drwinia, Wolania, Okociński, Bocheński, a mecz rezerw Termaliki z Barciczanką się nie odbędzie, ponieważ zespół z Barcic nie przyjechał do Niecieczy. Patrząc oczywiście na tabelę czwartej ligi, widzimy tutaj kilka znanych i uznanych firm. No na pewno Unia Tarn, na pewno Tarnowia, na pewno Kocimski, na pewno Bocheński. No to zespoły, które w przeszłości występowały w wyższych ligach rozgrywkowych, na szczeblach centralnych. Ostatnio to między innymi stało się przywilejem między innymi Okocińskiego, Brzesko czy Unii Tarnów. No ale przede wszystkim sytuacja finansowa spowodowała, że te drużyny teraz w niższych ligach, zorientowane głównie na szkolenie młodzieży, no i próbują w taki też sposób krzewić, jak i również dalej prowadzić swoją działalność, chociaż na pewno w przeszłości wyglądała ona lepiej. No ale mamy taką oczywiście rzeczywistość, takie czasy i na tej czwartej lidze jak na razie między nimi kibice tych, którzy muszą się skupiać. Ponownie Stolarz, tym razem zagranie, przedłużenie piłki do tym razem Jarosława Magdziarczyka. Kolejne jego uderzenie i piłka poza linią boiska.
No, dla Metalu Tarnów dzisiaj okazja do kolejnego meczu u siebie zakończonego zdobyczem punktowym, bo patrząc od 9. kolejki, no Tarnowianie bardzo dobrze u siebie prezentują się, wygrali z Drwinią, zremisowali z Bocheńskim, zremisowali z Rzewami Brukbetu, czy też pokonali, i to dość sensacyjnie wtedy, Wierchy Rabka, tak więc możemy powiedzieć, że ta drużyna jest na małej fali wznoszącej. No w ostatniej kolejce przegrali wprawdzie z Wattrą Białka Tatrzańska, no ale trener Jakub Drwal ma nadzieję, że to pożegnanie z jesienią będzie inne i jak na razie na to się jak najbardziej zanosi. Pojuka w polu karnym, no bardzo blisko przejęcia jej był stolarz, ale w ostatniej chwili piłkarze z Erlowej tą piłkę wybili na rzut rożny, ale widzimy, że to kolejne zagranie, kolejna akcja, gdzie Metal rozwija skrzydła i Metal tworzy zalążki zagrożenia, a też co za tym idzie, no kolejne szanse na podwyższenie prowadzenia, które od 15 minuty już wynosi 1-0. Od 15 minuty, ale po tym rzucie rożnym jak na razie rezultat się nie zmieni. Co nie zmienia faktu, że ponownie w ataku żółto-czarni, czyli drużyna, którą wspiera, którą pomaga od wielu, wielu lat Tomasz Gawron. Metal Tarnów. Prawa strona boiska i mamy ponownie Adriana Ślęzaka. To już niejednokrotnie mówiliśmy, śledząc poczynania drużyny Metalu Tarnów, że to piłkarz, który no, na pewno daje dużą wartość dla zespołu tarnowskiego Metalu, ale to oczywiście zawodnik, który ma odpowiedni przydział doświadczenia zdobyte między innymi z gry w Unii Tarnów czy Stali Mielec. No to piłkarz, który potrafi jednym czasami dobrym podaniem otwierać bramki, otwierać drzwi do zdobycia bramek dla swoich kolegów. No ale pewnie taka oczywiście jest jego rola i z takim też zamierzeniem przychodził do drużyny z ulicy Warsztatowej. Jak widzimy, Beniaminkowie się nie oszczędzają. Beniaminkowie dają z siebie wszystko, ale jak na razie to więcej do powiedzenia mają drużyna z Tarnowa. Prawa strona boiska, jeden z nielicznych ataków drużyny z Rylowej. Atakował Pukal. I mamy kolejny rzut rożny dla zespołu Rylowej. Ponownie prawa strona boiska. Prawa strona boiska, piłkę rzuca Wojewoda, wrzutka w pole karne, wybija Ślęzak i szansa na przeprowadzenie kontrataku. I tak też się zdarza przy piłce Albert Stolarz, bardzo szybkie, ładne wyjście. Ślęzak, Stolarz niech spróbuje sam, tak ściąga na lewą stronę, zagranie w pole karne, zabrakło tu jednak wsparcia, ale trzeba powiedzieć, że to wyjście i ta kontra mogła się podobać. Ta akcja jeszcze się nie zakończyła, bo przy piłce jeszcze Filip Baran, wrzutka w pole karne. Tam jednak upada Jarosław Magdziarczyk, sędzia nie przerywa gry. Metal wciąż atakuje, tym razem Czyż, a teraz Reczek. Szkoda, jeżeli chodzi o Metal Tarnów w tej akcji, bo było tutaj wszystko, o czym wspominają na pewno podręczniki futbolowej taktyki. Szybki, wyprowadzony kontratak. Ładna akcja, skrzydłem, zagranie w pole karne, ale tutaj jednak, no, niestety nikt tej piłki nie wykończył. 1-0. Wciąż prowadzi Metal. Kamysz. Środek pola. Tutaj widzimy, że no naprawdę za co można pochwalić zespół Tarnowian, to, że na niewiele pozwala przy wyprowadzeniu, przy konstruowaniu, przy organizacji akcji zespołu z Erlowej. To naprawdę
udaje się zespołowi z Tarnowa. No jeżeli takie było zamierzenie trenera Jakuba Drwala, no to trzeba powiedzieć, że jego piłkarze, jego podopieczni wykonują go bardzo dobrze. Faul na murawie leży Jarosław Magdziarczyk. Będziemy za chwilę mieli kolejny rzut wolny, a to już okazja, z której, no, trzeba powiedzieć, możemy się jak najbardziej, no, pokusić o to, że może być groźnie. Do piłki podchodzi Ślęzak. Koło 20-22 metrów. No, to na pewno odległość, z której można ładnie zmieścić piłkę w bramce. Czy tak będzie? Piłka ładnie, technicznie wrzucona i wrzutka w pole karne, zakończona uderzeniem Reczka, ale na przeszkodzie do zdobycia bramki stanął ponownie Krzysztof Dzień. Wywołany w ostatniej chwili zakontuzjowanego Karola Brana, stanął między słupkami, no jak na razie raz musiał wyciągać piłkę z siatki. Ponownie Tarnowski Metal. Tym razem troszkę zmiana jeżeli chodzi o stronę ataku. To wahadło przechyliło się teraz na prawą stronę boiska. Zagranie do jednego z piłkarzy Rlowi niecelne i ponownie szansa na szybkie wyprowadzenie ataku. Ale teraz sami widzimy, jaka jest bezradność piłkarzy Rlowi. Biegnący dobrze z piłką, kontrolujący tą piłkę Filip Baran jest wręcz zatrzymywany rękami przez piłkarza Rlowi, co pokazuje, że przy tych brakach chyba, czy kondycyjnych, czy też motorycznych, no ucieczka do niewłaściwych zagrań, no była jedynym pomysłem, no pomysłem oczywiście, który nie mógł się skończyć niczym innym, jak tylko ukaraniem żółtą kartką, i tak też oczywiście jest, no ale to pokazuje, jak dobrze dzisiaj prezentowany jest Metal Tarnów, w jaki dobrym stopniu tarnowianie dążą do zdobycia kolejnej bramki, bo na tą kolejną bramkę, patrząc co tutaj się dzieje, trzeba powiedzieć, naprawdę zasługują. Grają żywo, grają dynamicznie, grają energicznie i co by nie powiedzieć, mają przewagę, a piłkarze z Rylowej uciekają się powoli do faulów i mamy kolejny faul i kolejną żółtą kartkę, tym razem z numerem 14 Nikodem Kamysz. I ponownie przy piłce Albert Ślęzak. Adrian Ślęzak oczywiście. Rzutka w pole karne i dlaczego ta piłka nie wpadła? Możemy się zastanawiać z perspektywy kibica tarnowskiego Metalu. Piłkę praktycznie na nodze miał czyż wbieg w ostatniej chwili, ale jednak zabrakło tu łutu szczęścia. Przy warsztatowej wciąż 1-0 dla Metalu. Metalu, który, no, nie mamy tutaj wprawdzie statystyk, którymi mogą pochwalić się drużyny występujące w Ekstraklasie, czy na zapleczu tych rozgrywek dokładnych wyliczeń posiadania piłki, no ale gdybyśmy takowe mieli, to z czystego przybliżenia i z czytania obrazu gry możemy powiedzieć, że po stronie zespołu Jakuba Drwala byłyby one wysokie. Śledząc ten mecz możemy powiedzieć, że właśnie dzisiaj chyba Metal gra tak, jak lubiał grać i na co sobie mógł oczywiście pozwolić, występując w klasie okręgowej, gdzie w bardzo dobrym stylu wygrał te rozgrywki, które oczywiście, no, były troszkę zmienione ze względu na oczywiście sytuację epidemiczną, ale to samo dotyczyło Rylowej. Ta rywalizacja oczywiście zakończyła się wcześniej, ale na tej podstawie obydwie drużyny znalazły się
klasę wyżej. No dzisiejszy pojedynek to też taki mini korespondencyjny mecz, który może zaprezentować siłę poszczególnych klas okręgowych, bo tych klas okręgowych jest dwie, które funkcjonują na szczeblu Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Tarnowie. Ale powiedzmy sobie szczerze, że w tej decyzji była przede wszystkim też pewna kalkulacja ekonomiczna, bowiem ze względu na oszczędności, ze względu na bagaż finansowy, no, te rozgrywki w naszym okręgu zostały podzielone nieco geograficznie, żeby też zespoły, które w nich występują, mogły uniknąć kosztownych z ich punktu widzenia, z punktu widzenia ich budżetów, wyjazdów. Wrzutka teraz w pole karne, do defensywy teraz troszkę zmuszeni piłkarze Metalu Tarnów, ale pamiętamy, że oni dzisiaj w bardzo dobry, szybki i sprawny sposób przechodzą z defensywy do ofensywy i tak teraz próbują zrobić kolejny raz, tym razem Myjkowski, przedłużenie piłki. Myjkowski walczy w środkowej strefie boiska o tą piłkę, ale piłkarze teraz rylowi w środek pola karnego. Tu troszkę chyba niezrozumienia, bowiem chyba najpierw tą piłkę chciał złapać i głośno o tym mówił golkiper Metalu. Tak też się nie stało. Teraz bardzo ładne zagranie w kierunku Magdziarczyka. Zagrywał Stalarz i możemy tylko chyba żałować, że nie zakończyło się to ładnym, ciekawym zagraniem tego ostatniego piłkarza. Ponownie Metal Tarnów. Ponownie oni. Duża żywotność. Widzimy, że pod tym kątem fizycznym, pod tym kątem motorycznym, no naprawdę warto chwalić piłkarzy Jakuba Drwala. 36. minuta meczu, 1-0. Prowadzenie drużyny tarnowskiej, ale teraz trzeba uważać, bo praktycznie i o mały włos, poprzez drobne nieporozumienie, zespół rylowi mógł doprowadzić do wyrównania. No tak czasami w futbolu bywa, że takie dość przypadkowe, nietuzinkowe zagrania kończą się w taki czy inny sposób. I ponownie prawa strona boiska. Ponownie Metal Tarnów będzie próbował łamania do środka. Tym razem Jarosław Magdziarczyk bardzo ładnie otrzymał się przy piłce. Odpowiedź na tą porcję umiejętności piłkarza z Rylowi była jedna. Kolejny faul. I naprawdę musimy powiedzieć, że kolejna akcja drużyny Metalu zakończona faulem, no i tych fauli coraz więcej, a co niedobre dla gości, no tych fauli przede wszystkim sporo w okolicach pola karnego, no co powoduje, że to jest praktycznie ostatnia deska ratunku, no na którą tutaj próbują sobie pozwalać piłkarze Rylowi, ale wiemy, że to jest cienka linia, która może się skończyć, a teraz dobre zagranie do piłkarza Metalu Tarnów, był to Furmański, który no nie precyzyjnie wykończył to podanie i szkoda, bo mógł stworzyć sobie dobrą akcję, ale już rozpoczęcie gry i ponownie bardzo dobry, wysoki pressing Stolarza, no, który tutaj pokazuje, że wprawdzie może nie przejął piłki, ale wywalczył rzut wolny. Naprawdę można chwalić. Ponownie powiedzmy sobie, że warto. Dużo dobrych słów za to, co prezentuje Metal w pierwszych 40 minutach tego meczu adresować pod kątem tej drużyny, bowiem na te słowa pochwały zasługuje. Zespół nie tylko prowadzi, ale jest zdecydowanie syną przeważającym i stwarza sobie raz po raz różnego rodzaju okazje, tak jak i teraz rzutka w pole karne Ślęzaka, piłkę łapie Dzień, ale to była kolejna okazja, która powodowała, że piłkarze Metalu jak tylko mogą, to od razu definiują się na atak, od razu kierują się na ofensywę i od razu
szukają kolejnej okazji, żeby stworzyć tylko zagrożenie pod bramką zespołu z Rylowej. Teraz jednak zagranie do bramkarza Metalu Tarnów, które jednak ostatecznie kończy się. Która ostatecznie kończy się wybiciem piłki. I teraz strata piłki w polu karnym. Piłka ponownie łyczko. No i tak późno w tym historii powiedzmy, że bramkarzowi Metalu Tarnów również troszkę rozgrzewki się by tutaj chyba przydało. Wznowienie piłki, tym razem Baran. Kończymy powoli pierwszą część spotkania. Tą część, za którą drużyna tarnowskiego Metalu może być siebie zadowolona. Prowadzenie 1-0, aktywna gra i tworzenie wielu akcji. Tak jak teraz Ślęzak, zagranie w pole karne. Jest tam straż i powinna być druga bramka. I dlaczego ona nie wpadła? Dlaczego w taki, a nie inny sposób? Jedna bramka, dwie dogodne, znakomite, wręcz możemy powiedzieć stuprocentowe sytuacje. Ale jak wiemy, za taką absorpcję w polu bramkowym trafień nie przyznajemy. Wciąż 1-0, ale ten wynik przy okazji tarnowskiego Metalu powinien być szybki. Z innym, tutaj na pewno warto wspomnieć o bardzo dobrym, ładnym zagraniu Ślęzaka i szybkim wejściu w pole karne właśnie Stolarza. Teraz troszkę w inny sposób Mejkowski próbował zagrać. I wracamy w okolice pola karnego gospodarzy. Chudyba przegrywa do... Oj, troszkę tu potknął się piłkarz, do którego miała być zaadresowana ta piłka, ale uwaga, Borylowia próbuje i próbuje za sprawą Motylskiego i to tak czasami bywa, że gdy w ferworze walki piłkarz traci piłkę albo ta piłka jest mu odbierana, no to czasami artykułowanie swoich próśb przeżyczeń do sędziego, jeżeli jeszcze ta akcja ma miejsce w 16, się też odbywa. Ale ponownie, Metal Tarnów, Baran, środek pola, tym razem Furmański. W prawą stronę boiska, już piłka w polu karnym, ponownie broni dzień. 1-0, ale ten wynik powinien być wyższy, jeżeli chodzi o Metal Tarnów. Czy tak będzie, jeszcze nie wiemy. Metal jeszcze nie odpoczywa, Metal wciąż szuka akcji, tym razem ponownie Ślęzak, prawa strona boiska w polu karnym, ładna akcja, próbował Magdziarczyk. Tym razem daleki wykop i czy będzie to szansa dla zespołu Rylowej? Rzutka w pole karne. Sytuację jednak spokojnie wyjaśnia Łyczko. Mamy 1-0. To jeszcze nie ostatni gwizdek sędziego w tej części spotkania. Mamy jeszcze przynajmniej 3 minuty meczu, 42 w tym momencie wybija. I piłka ponownie dla zespołu z Tarnowa. Rzut wolny, tym razem dla Rylowi. Kończymy tą pierwszą połowę meczu, w której zdecydowana inicjatywa po stronie
Metalu. Jedna bramka, dwie bardzo dobre sytuacje, ale dużo, dużo dobrej gry. Gry, w której no, drużyna Metalu jest stroną przeważającą, stroną dominującą, stroną posiadającą przede wszystkim inicjatywy, ale no, potwierdzającą też pewien pułap umiejętności. No, to jest naprawdę taka gra i taki obraz wydarzeń, który by chciał widzieć Jakub Drwal. Ale w tym momencie ponownie Metal Tarnów w polu karnym. Magdziarczyk i troszkę zabrakło. Wciąż 1-0, ale ta druga bramka dla drużyny z Tarnowa naprawdę wisi w powietrzu. Piłkarze chyba Rylowi już chyba tak powoli czekają na to, żeby sędzia po raz ostatni zagwizdnął. Rylowia, prawa strona boiska. Tym razem Pakuła, ale piłkę stracił i piłkarze Metalu ponownie wyjaśniają piłkę. Teraz troszkę niezdecydowania, nieporozumienia. Motylski. I teraz ponownie Metal Tarnów. Mikowski. Stolarz. Lewa strona boiska. Stolarz. Szuka Ślęzaka. Ślęzak przegra na drugie skrzydło. Tak też się stało. Magdziarczyk, uderzenie i ta piłka ponownie w rękach dnia. Chciałoby się powiedzieć, że mamy drugą bramkę. Tak jeszcze na razie nie będzie na tą. Być może drugą bramkę będziemy musieli poczekać, ale najpierw dziękuję Państwu za uwagę. Arbiter zaprasza na przerwę. Ta przerwa również należy się Państwu.
Dołączę do spotkania o 11 do zmian. Zaczynam gości w prawie z kamerą 12, Krzysztof Cień. Dobrem 5, Kamil Łakula. Dobrem 11, Piotr Krzysztof. Dobrem 15, kapitan drużyny Michał Modelski. Dobrem 13, Norbert Krzysztofski. Dobrem 7, Krzysztof Skora. Dobrem 15, Piotr Skawasz. Dobrem 18, Kowasz Wojewoda. Dobrem 14, Nikodem Kamysz. Dobrem 4, Kowal Kupal. Dobrem 10, Kowal Kujki. Cała wtedy zachowałem to za kraju. Dobrem 9, Dariusz Szaban. Dobrem 17, Robert Kurak. Dobrem 8, Albert Starzyński. Dobrem 16, Tomiasz Burgul. Dobrem 21, Mikołaj Pawlik. Oraz dobrem 22, Mateusz Kula. Zimno w pozorom, nie? Przybierze się. Stoi. Wracamy do gry. Ostatnia 17. kolejka w tej rundzie jesiennej meczu o mistrzostwo czwartej ligi pomiędzy Rylowią czarno-szare stroje, a Metalem Tarnów żółto-czarne. I od 15 minuty po trafieniu Tomasza Magdziarczyka prowadzenie Metalu Tarnów, prowadzenie w pełni zasłużone, no i wprowadzenie, no, które patrząc na to, co działo się pod bramką bramkarza, pod golkipera Rylowi Krzysztofa Dnia, no, powinno być oczywiście wyższe, bowiem oprócz tego, że drużyna Metalu zdobyła jedną bramkę, to miała trzy bardzo dogodne okazje, gdzie tych trafień mogła zaliczyć więcej. No ale zobaczymy, czy uda się jej ta sztuka w drugiej połowie. No i czy być może hasło niewykorzystanych okazjach pomści w tym momencie Rylowia. No ale to zobaczymy. Druga część meczu już rozpoczęta. No jak widzimy, drużyna Metalu nadal ma wielką chrapkę, żeby dalej atakować. No i starać się oczywiście poprawić swój dorobek bramkowy. Kolejna akcja, tym razem ładne zagranie Furmańskiego do Tomasza Magdziarczyka. Rozpoczyna dzień. Piłkę wybija do Motylskiego. Motylski tą piłkę traci. Teraz Reczek. Twarde, ostre starcie sędzia odgwizduje wolnego i rozpoczyna Rylowia. Bachula. Wojewoda. Sprytnie do Chruściela. Tam przy nim jednak Chudyba, kapitan drużyny Metalu Tarnów. Wrzutka. Pole karne, Ślęzak, tutaj tym razem znalazł się, no, zawodnik bardziej kojarzony z drugą linią boiska, teraz troszkę Rylowia, więcej z gry, ale chyba za chwilę drużyna Tarnowskiego Metalu będzie chciała tą grę uspokoić, albo wejść na właściwe tory gry, z którą pamiętamy z pierwszej połowy. Ślęzak już zagrywa na lewą stronę boiska do Barana. Baran szuka swoich kolegów, odpowiednie ustawienie już piłkarzy Metalu Tarnów, wymaga jednak trochę czasu i być może troszkę wycofania do bramkarza, tak jak i teraz, chociaż to nie są być może akcje, które premiują grę proofensywną, ale na pewno są to takie rozwiązania, które pozwalają na poukładanie odpowiednio taktycznie czy jednego, czy drugiej drużyny. No teraz drużyna Metalu Tarnów, tym razem ponownie Magdziarczyk uderza i mamy ponownie rozegranie piłki od własnej bramki przez Krzysztofa Dnia. Tym razem Rylowia. Puka.
Pukal. Prawa strona boiska. Pukal, Pukal. Chodyba. Bardzo zdecydowanie, konkretnie. Niezbyt mocno, ale pewnie zgodnie z zamierzeniem. Wybił piłkę spod nogi. Rzut z autu dla gości. Wykonany. Sikora. I Ślęzak. Ponownie on. Ma miejsce, ma czas. Popatrzył. Wyprowadzał tą piłkę Stolarz. Tym razem ją stracił. No ten początek troszeczkę dla zespołu gości. Ale zobaczymy, czy tak dalej będzie. Drużyna Metalu. Teraz przy piłce, prawa strona boiska. Jest szansa na przeprowadzenie szybkiego ataku. Tak by się mogło zdarzyć, gdyby ta piłka znalazła Tomasza Magdziarczyka. Teraz dalekie wyjście Łyczki, który no, chyba mógł lepiej ją wybić. No, troszkę pokrzykiwania piłkarzy Metalu. Panowie, skupmy się. To chyba jasny sygnał, że prezentacja tych dokonań nie jest pewnie taka, jak mogła być, ale teraz prawa strona boiska. Jarosław Magdziarczyk biega w pole karne. Szansa wrzutki w pole karne. Tak też jest. No, wbiegali tam inni piłkarze Metalu, ale piłka poleciała po ziemi i bez żadnego problemu przejął ją Krzysztof Dzień. Tym razem wybicie piłki przez Mateusza Reczka. Pierwsza połowa to, możemy chyba tak powiedzieć, to taka chyba odpowiedź drużyny Metalu Tarnów poza niezbyt fortunny mecz tej drużyny, który rozegrała w ostatniej kolejce ulegając Wierchami. Ulegając z Wierchami Rawka z Watrą Białką Tatrzańska 2-0. No, w tym spotkaniu piłkarze Metalu na pewno chcieli więcej, ale w tym momencie groźny atak i jest 2-0. Druga bramka dla zespołu Tarnowskiego Metalu. 2-0. Trafienie, zamieszanie w polu karnym, przytomne zachowanie jednego z piłkarzy tarnowskiej drużyny i już ten wynik i już ten mecz wygląda inaczej. 52. minuta meczu. A na listę strzelców wpisał się Adrian Ślęzak. Adrian Ślęzak na pewno tym trafieniem przypieczętował swoją dobrą postawę, ale kto wie, czy to trafienie, jeżeli chodzi o Metal, nie padło w odpowiednim momencie, bo im na te pierwsze minuty po zmianie stron troszeczkę więcej z gry miała Rylowia. Tutaj jeden atak drużyny Metalów powodował nieco zamieszania w szykach obronnych zespołu Rylowi, no, który doprowadził do i zamieszania, ale też do nieupilnowania piłkarza Tarnowskiego, który skierował piłkę do siatki. Już 2-0 prowadzi drużyna Metalu Tarnów. Dwie bramki, poprawia się tym samym bilans strzelecki zespołu Tarnowskiego, który do tej pory wynosił goli 16. Chociaż patrząc na dokonania zespołu Tarnowskiego, jeżeli chodzi o trzy ostatnie mecze, to trzeba powiedzieć, że wliczając to również mecz pucharowy, że w tych trzech ostatnich spotkaniach zespół Metalu zdobywał przynajmniej dwie bramki, więc jak na razie tradycji staje się zadość. Pamiętajmy, że mamy dopiero 53. minutę spotkania, więc śledząc również to, co działo się w pierwszej połowie meczu, kto wie, czy tych bramek dla Tarnowian nie będzie więcej, bowiem to prowadzenie 2-0 no na pewno wprowadzi troszkę więcej luzu, ale nie zapominajmy, że to też również pewnego rodzaju wyzwanie co do
koncentracji, jak i również odpowiedzialności, bowiem no i również na Warsztatowie bywały takie mecze, że Metal przegrywając 2-0 dzięki wielkiej woli, wielkiej determinacji, wielkiej ambicji potrafi wyrównać 2-2, ale jak na razie tych wolicjonalnych przymiotów po stronie Rylowi nie widać, ale wszystko tu się oczywiście jeszcze może zdarzyć. Kolejna akcja, tym razem w polu karnym Rylowej, w polu karnym tym razem próbował wejść Czyż. Sędzia uspokaja piłkarzy Rylowi. A to oczywiście jest istotne, żeby próbować uporządkować zapędy, temperamenty jednej drugiej z drużyny, bowiem dobrze jest, gdy widowisko piłkarskie, spotkanie odbywa się według nie tylko określonych zasad, ale też trzyma odpowiedni poziom kultury. To niezwykle istotne. Tomasz Magdziarczyk, zagranie do pole karne i powinna być trzecia bramka gdzieś w ostatniej chwili. Też wybija, ale wielkie brawa za tą akcję, wielkie brawa za to zagranie. Dzień z wielkimi problemami tym razem ponownie ratuje swój zespół. No i to też wyraźny sygnał dla niego, że w drugiej połowie przy takiej dyspozycji Metalu będzie miał sporo do pracy bramkarz, który, przypomnijmy, w ostatniej chwili w wyniku kontuzji podstawowego golkipera Rylowi Karola Barana skoczył między słupki. Skoczył między słupki, jak na razie robi co może, ale piłkarze Metalu tutaj okazują się znacznie sprytniejsi, bo już dwukrotnie potrafili go pokonać. Dwa do zera. Teraz Miejkowski na lewą stronę. Ma miejsce, ma czas. Zdecydował się przegrać, tym razem do środka pola, tym razem Reczek, uderzenie. Dobra decyzja, wykonanie nieco gorsze, ale to młody zawodnik. Trzeba też w takich okolicznościach potrafić się znaleźć i też podjąć decyzję. Wiemy, że ta decyzyjność, jeżeli chodzi o zagrania piłkarskie, jest oczywiście niezwykle istotna. Nie brakuje trenerów, nie brakuje szkoleniowców i to utytułowanych, czołowych na świecie, którzy przekonują, że właśnie to myślenie, ta piłkarska inteligencja jest jednym z najważniejszych przymiotów, jeżeli chodzi o atrybuty sztuki piłkarskiej. I ponownie Metal Tarnów. Tutaj teraz widzimy, jak bardzo przytomnie, bardzo przyzwoicie, no przynajmniej przez dłuższy czas przy piłce, utrzymywała się drużyna Metalu Tarnów, no dając asumpt do spokojnej gry. Teraz jednak faul i żółta kartka dla Czyża. Czyż faulował Kamil Bachula. Leży na murawie i rzut wolny właśnie dla Rylowi. O, i teraz taka dość zabawna sytuacja. W ostatniej chwili piłka wyskoczyła sprzed linii bramkowej, ale teraz jeszcze broni, ale teraz jeszcze kłopoty z bramkarzem Metalu. No miejmy nadzieję, że nie stanęło mu się nic poważniejszego, bowiem chyba tego byśmy chcieli uniknąć, żeby przy takim stanie gry i przy takim meczu, żeby zawodnik nie mógł odnieść jakiegoś poważniejszego urazu, ale wychodzi na to, że jednak bez zmiany się tutaj nie obejdzie. No niestety dla zespołu, dla bramkarza duża szkoda, bowiem bez zarzutów w dzisiejszym spotkaniu, ale też w ostatnich kolejkach spisywał się golkiper. No a to też może na pewno troszeczkę pomieszać szyki. No i wychodzi na to, że między bramkami zobaczymy rezerwowego golkipera drużyny Jakuba Drwala,
Sebastiana Hajduka, który już praktycznie gotowy do wyjścia, cały czas opatrywany przez służby medyczne. Przemysław Łyczko. Miejmy nadzieję, że będzie jednak w stanie grać, ale tego w tym momencie nie wiemy. Kontuzjogenność, urazowość, no jest wpisana w zawód, w ryzyko piłkarskie. Znamy oczywiście niejedną historię, gdzie w różnych okolicznościach takie urazy oczywiście doprowadzały do troszkę zmian. I teraz no niestety widzimy, że ten uraz jest poważniejszy, bo o własnych siłach Łyczko Morawy nie opuszcza. Widzimy tu chyba jakiś problem z kolanem, aby nie było to jednak nic poważniejszego. Chociaż jak wiemy, kolano, no to niestety podejrzenie urazu chyba najbardziej przeklętego, jakim by mogli uniknąć piłkarze, mowa o wiązadłach, ale my na razie tutaj wróżymy z fusów i oby z tym kolanem, z tym newralgicznym częścią nogi każdego piłkarza było wszystko w porządku. Troszkę w trudniejszej sytuacji teraz będzie Metal Tarnów, bowiem Łyczko w pełni rozgrzany, dobrze dysponowany. No, był tutaj zaporą jak na razie nie do przejścia. Teraz nie dość, że bez Łyczki, to w momencie, gdy drużyna Rylowi będzie miała okazję do tego, żeby spróbować przynajmniej tutaj zdobyć bramkę kontaktową. Oczywiście o kontuzjach, o urazach na różnych szczeblach możemy wiele tutaj mówić, no w zależności od tego, z jakimi piłkarzami, z jakimi drużynami mamy tutaj oczywiście do czynienia, to wiemy doskonale, że ta opieka, ten sekurit medyczny jest też na określonym oczywiście poziomie. Wiemy, że ci najlepsi piłkarze potrafią używać różnych asortymentów medycyny, czy naturalnej, czy czasami i alternatywnej, byleby tylko wrócić do pełnej sprawności. No i mamy teraz rozpoczęcie gry przed dużym zadaniem Sebastian Hajduk. No na pewno ta pierwsza interwencja to będzie taka ważna dla niego chwila, żeby zdobyć już przynajmniej początkowe zaufanie partnerów do gry. Ale no to też chyba spowoduje, że oj, nie w taki sposób chyba trzeba zagrywać tą piłkę, żeby wprowadzić nieco spokoju, bowiem więcej z gry teraz będzie chyba chciała mieć oczywiście Rylowia. Pierwszy kontakt z piłką Hajduka. Łyczko schodzi z Murawy. W asyście. I przy pomocy dwóch kolegów z drużyny. I najprawdopodobniej ten mecz dla niego się skończył, ale będzie musiał oczywiście zmierzyć się teraz z werdyktami medycznymi. Atak Metalu Tarnów, przedłużenie piłki na lewą stronę boiska, ale w tym momencie no zdecydowanie piłka do nikogo i też tak gestykulował szkoleniowiec Metalu Tarnów. Chciał powiedzieć do kogo panowie. Prawa strona boiska, Rylowia. Sześćdziesiąta czwarta minuta meczu. To jeszcze jest sporo czasu, żeby odmienić losy tego meczu, losy tego pojedynku. Chudyba rozpocznie od rzutu wolnego.
I atak teraz z metalu tarno, wchodzimy w pole karne, w polu karnym ponownie piłka, tam jednak nikt tej nie zamknął, do niej jednak dochodzi Czyż i ponownie metal Tarnów stara się dalej nadawać ton wydarzeniom tej rywalizacji. Chudyba. Zagranie do Jarosława Magdziarczyka. Magdziarczyk, stolarz. Stolarz do Ryczka. Ryczka, Ryczek. Chudyba, wcześniej Ślęzak. Spokój. Chudyba. Furmański. Mikowski. Chudyba. Norelowia się teraz stara. Prawa strona boiska. I tym razem ponownie Chudyba. Nieco więcej zagrań obrońcy metalu Tarnów. To też może świadczyć, że troszkę więcej w ataku pozwalają sobie piłkarze z Rylowej. Chudyba. Sporo przestrzeni po prawej i po lewej stronie. Zagrywa troszkę w lewą stronę, gdzie może więcej zawodników w czarno-popielatych trykotach. No, przydałoby się przegrać chyba na drugą stronę, pograć właśnie tym drugim korytarzem boiska i chyba właśnie taki zamysł w tym momencie powinni mieć piłkarze z Tarnowa. Czyż? Asekurowane przez dwójkę zawodników. Piłka odbija się i teraz przy piłce Chruściel. Ale zawodnicy metalu Tarnów, obrońcy, no też muszą w tym momencie w kontekście tych rozstrzał w bramce personalnych no, wprowadzić nieco spokoju. To jest jedna rzecz, a dwa no też pomóc swojemu bramkarzowi, który tak na dobrą sprawę jeszcze pierwszej takiej ważnej i faktycznej interwencji nie zanotował. Arbiter jeszcze coś wyjaśnia piłkarzom i będzie wrzut z autu. Czekamy. Tym razem mamy zmiany w zespole metalu Tarnów. Trzech nowych piłkarzy asygnuje do gry. Trener Jakub Drwal. Z Murawy na pewno schodzą Myjkowski i Jarosław Magdziarczyk. Między innymi Piotr Stolarczyk z numerem 18. Teraz Tomasz Magdziarczyk. I na Murawie również Arkadiusz Rajczyk, młodzieżowiec z numerem 4. Ale teraz lewa strona boiska. Atak zespołu metalu Tarnów próbował przedrzeć się i wdrzeć się do strefy obronnej drużyny z Rylowej. Albert Stolarz. Wprowadzony przed chwilą Stolarczyk. Zagranie w pole karne. Będzie groźna okazja. Tej groźnej okazji na razie nie ma. Ponownie tym razem Stolarz. Stolarz teraz walczy o piłkę. Jeden z piłkarzy Rylowi, ale dalej przy piłce piłkarze metalu. Uderzenie. Tam jednak ponownie ostre starcie piłkarzy Rylowi, jak i również metalu. Sędzia ponownie przerywa grę. I rzut wolny dla gości. Bliżej zwycięstwa zespół z Tarnowa. A dla niego, gdyby takim wynikiem zakończyło się to spotkanie, to wtedy ten bilans byłby okazalszy, byłby lepszy. Zmiana w zespole Rylowi. Dwóch nowych zawodników na Murawie. Trener Piotr Stawarz asygnuje do gry
Roberta Góraka między innymi. I na Morawie również pojawił się Dariusz Caman z numerem 9. Czy to piłkarze, którzy troszkę odmienią losy pojedynku, ale przede wszystkim dadzą nowe życie zespołowi Rylowi. No, o tym się oczywiście za niedługo będziemy mogli przekonać. Spokojniejszy obraz meczu, spokojniejsza gra zespołu. Tymczasem trener Jakub Drwal, korzystając z okazji, doprowadza do kolejnej zmiany. Kamil Szumlański, numer 14, on pojawia się na Murawie, a z Murawy schodzi z numerem 21 Mateusz Raczek. Sporo rozszerz, ale temu oczywiście też służą okazje, które są tutaj, żeby jednak dać pograć piłkarzom czasami i drugiego planu, albo i też młodym piłkarzom, którzy na zdobywanie tych cennych minut, jak i również doświadczenia, jak najbardziej zasługują. Kiedy to nie robić, jak nie w meczu, którym się prowadzi i ma przewagę. Oczywiście jak najbardziej wiemy. Ponownie Rylowia. A tak, tym razem Ślęzak przejmuje piłkę, upada praktycznie na linii pola karnego. Arbiter był blisko i w tej odległości około 16-17 metrów. Adrian Ślęzak będzie albo on, albo ktoś inny, no, wykonywać rzut wolny. Szczęście dla piłkarzy Rylowi, że ten faul akurat, no, praktycznie na granicy wskazania na 11 metr. 11 metru nie ma, a medy jest około 17-16. No i tu będzie teraz naprawdę okazja do bezpośredniego, mocnego, celnego uderzenia. Czy taki też będzie? Za chwilę zobaczymy. Ślęzak uderza prosto w Krzysztofa Dnia. Tarnowie nadal 2-0. Wbija piłkę golkiper Rylowi. Piłka w środkowej strefie boiska. Obrońcy Metalu próbują wyjaśnić piłkę, wyjaśnić sytuację. Motylski. Na lewą stronę do Góraka. I pierwszy, kolejny rzut rożny w drugiej połowie dla zespołu gości. Rylowia na pewno w tym meczu nie powiedziała ostatniego słowa. Pewnie będzie chciała jeszcze zagrozić bramce, tym razem strzeżonej przez Hajduka. Rzut wolny dla gości. Rzutka w pole karne. Nieporozumienie troszeczkę między golkiperem a obrońcami. I wracamy na połowę Rylowi, na której już piłkarze Metalu Tarnów próbują, absorbują, przeszkadzają. No wszystko w jednym celu, żeby odzyskać piłkę. To zadanie się teraz udaje. Ponownie Ślęzak. Przegranie piłki do jednego ze swoich kolegów. No i Stolarczyk upada. A Rylowia zaczyna ponownie podobnie grać jak w pierwszej części meczu, gdy piłkarze Metalu byli coraz bliżej i pola karnego. To faul był, nie wiem czy najskuteczniejszym, ale na pewno szybką odpowiedzią piłkarzy z Rylowy. To taki troszkę pośrodek, bowiem wiemy, że wprawdzie przerywa akcję, wytraca impet, wyhamowuje dynamikę, ale wcale nie oddala zagrożenia. Tym razem rzut wolny do piłki dochodzi, podchodzi między innymi Czyż. Jest tam też Ślęzak, ale będzie uderzał. To jednak nie Czyż. Uderzenie bardzo ładne, bardzo dobre. Szumlańskiego nieznacznie niecelne. Ponownie
gościa. Ale już dużo zaangażowania opłaca się do rozwoju Metalu Tarnów. Ta żywotność i ta chęć gry, chęć posiadania piłki, no jest niezwykle premiowana, bowiem ten pressing naprawdę przynosi efekty, a kompletnie nie potrafi sobie z nim poradzić zespół z Rylowej. Prawa strona boiska. Dla kogo rzut z autu? Piłkarze z Rylowej mają oczywiście wątpliwości. Sędzia wskazuje, że jednak dla tarnowskiego Metalu. Środek boiska. Tomasz Magdziarczyk już popisał się ładnym szczęściem w pierwszej części gry. To on otworzył wynik tego spotkania. Teraz muszą jednak uważać piłkarze z Tarnowa, a tak zespół z Rylowej. Pole karne i czyż wybija na aut. Więcej troszkę z gry pewnie w drugiej części spotkania ma zespół z Rylowej, tylko musimy też powiedzieć, że no wynik, który jest, powoduje, że troszkę Metal być może pozwala na więcej tej drużynie. Ale to tylko chwila, bowiem ponownie Ślęzak. Bardzo dobre, dalekie przegranie, tym razem przerwane przez Bachula. Prawa strona boiska. Wybija piłkę Furmański. To jest kolejne zagranie, tym razem przy piłce Stolarz. Ponownie Ślęzak. Motor napędowy większości akcji drużyny. Ślęzak zagrał do Tomasza Magdziarczyka. Magdziarczyk oddał do Arkadiusza Rajczyka. Ale z tej akcji nic nie wyszło. Siedemdziesiąta siódma minuta meczu. Przed nami jeszcze 13-14 plus to, co doliczy sędzia, minut ostatniego akordu rundy jesiennej. Gra dwóch Beniaminków, których no, zdecydowanie lepiej prezentuje się zespół z Tarnowa. Obecnie w tabeli zajmuje miejsce 13 z 16 punktami. No i te 19 punktów, jakie mogliby dopisać po zakończeniu tego pojedynku, no mogłoby ustawić ten zespół w lepszej sytuacji. To na pewno, ale jeszcze jedna akcja. Dzień z dużymi problemami, dobitka, wręcz prawdziwa obrona Częstochowy drużyny Rylowi, bowiem raz po raz uderzenia, raz po raz strzały zespołu z Tarnowa piłkarze Metalu, piłkarze Rylowi w ostatniej chwili zdołali wybijać z wielkim trudem i z wielkim poświęceniem. Ponownie jednak Metal Tarnów nie zwalnia tempa. Już Rajczyk. Chudyba. Metal. Ponownie atakuje. Ślęzak. Zagranie do jednego piłkarzy Metalu i bramka. Rajczyk strzela bramkę po zagraniu Ślęzaka. Jest 3-0 dla tarnowskiego Metalu. Jeżeli jeszcze Rylowia miała nadzieję na zmianę losów tego spotkania, jeżeli piłkarze z Rylowej łudzili się, że kontuzja bramkarza Przemysława Łyczki, wprowadzenie Sebastiana Hajduka doda im atuty, no to teraz ich zadanie jest niezwykle trudne do zakończenia, jest pełno 10 minut, a ten czas już działa zdecydowanie na korzyść gospodarzy, którzy w pełni oczywiście zasłużenie prowadzą 3-0, pokazując dobry, ofensywny, ciekawy, ale przede wszystkim przemyślany, jak na realia czwartoligowe, futbol. Pełne, zasłużone
prowadzenie 3-0, ale przede wszystkim gra, która stwarza wiele powodów do optymizmu. Jeżeli chodzi na przykład o rundę wiosenną, a w tej rundzie wiosennej na pewno no, Metal Tarnów będzie walczyć o znalezienie w pierwszej dziesiątce, która ma później zostać, jeżeli chodzi o czwartoligową rywalizację. Aczkolwiek to wszystko jeszcze jest jedną wielką niewiadomą, bo wszystko zależy od tego też, ile zespół spadnie z trzeciej ligi, ale też jakie mogą być zmiany, czy też wytyczne organów związkowych. 3-0. Prowadzenie drużyny tarnowskiej. Teraz rzut rożny dla zespołu z Lowej. Te wyjazdy to jednak, jak widzimy, są mocną stroną tej drużyny. Ponownie atak drużyny tarnowskiej. Czyż? Prawa strona boiska. Znalazł tam po lewej ponownie dwóch swoich kolegów, tym razem stolarza. Stolarz ponownie uderza, interweniuje. Dzień. Mamy rzut rożny. Zanim jednak będzie rzut rożny, na murawie leży zawodnik Rylowi. No, z czego co słyszeliśmy, piłkarz tu gdzieś dostał w głowę i leży na murawie. No, miejmy nadzieję, że obejdzie się tutaj bez interwencji medycznych, a zawodnik będzie mógł wrócić do gry. Na murawie leży Piotr Ruściel, natomiast w narożniku pola bramkowego, narożniku boiska po stronie Rylowej na wykonanie rzutu rożnego będzie przygotowywała się drużyna Metalu Tarnów. Wszystko wskazuje na to, że właśnie ten stały fragment gry wykonywać będzie Adrian Ślęzak. Adrian Ślęzak, który no może bez wątpienia zaliczyć to spotkanie jako niezwykle udane. Bramka, asysta, no potwierdzenie jego naprawdę dobrych, wysokich umiejętności, no, które służą tej drużynie, no i dodają odpowiednich walorów i dodają odpowiedniej jakości. Kolejna zmiana w zespole tarnowskiego Metalu. Jerzy Gromacki na murawie z numerem 7. Rozszana będzie też w zespole Rylowi. Z boiska zejdzie właśnie piłkarz, który ucierpiał w wyniku starcia, Piotr Chruściel z numerem 11. A w jego miejsce natomiast z numerem 16 Tobiasz Gurgul. Zagranie piłki w pole karne, a i decyzja sędziego. Rozpoczynają zawodnicy z Rylowej. Nie odpuszczają piłkarzy Metalu Tarnów. Ślęzak dobrze zagrał do Czyża. Czyż wchodzi w pole karne, uderza, łapie. Dzień wybija przed siebie. Próbował jeszcze zaskoczyć go Czyż, ale jednak Dzień potrafił jeszcze tą piłkę złapać. No bez wątpienia Dzień to piłkarz najczęściej chyba zatrudniony przez zawodników tarnowskiego Metalu, ale też golkiper, który no mimo puszczenia tych trzech bramek i tej całej sytuacji, bo przypominałem, że wszedł za podstawowego bramkarza, który w wyniku rozgrzewki na rozgrzewce doznał kontuzji, mimo wszystko nie może mieć do siebie chyba i nie może mieć do niego pretensji o to, co takiego się stało, jeżeli chodzi o wynik. Wiele interwencji skutecznych, no, ratujących na pewno wynik i chroniących też różne rolowi przed pogromem, bowiem pamiętajmy, że oprócz dobrych wyborów golkipera Rylowi, no w kilku okazjach zespołowi z Tarnowa zabrakło po prostu szczęścia. A od bramki dzieliły prawdziwe milimetry. Kolejna zmiana w zespole w Rylowej. Schodzi z boiska Kamil Baluch z numerem 5, a w jego miejsce z numerem 22 Mateusz Pulak. Mateusz Pulak już na murawie, ale zanim to na murawie, to ponownie rzut rożny dla zespołu Rylowi. Rzut rożny dla zespołu Rylowi. Teraz piłka wybita, jest rzut z autu.
A nie, przepraszam, to jeszcze będzie raz rzut rożny. Rzut rożny. Wrzutka w pole karne, wybija piłkę. Zawodnik, jeden z zawodników lowi wrzutka w pole karne. Tam chyba zagranie ręką. I tak też obrazuje tą sytuację arbiter. Arbiter, który wskazuje na 11 metr. Rzut karny dla zespołu z Erlowy. I tak na dobrą sprawę będzie to chyba pierwsza okazja do interwencji dla golkipera Metalu Tarnów, który jak na razie no, nie miał większych możliwości, żeby popisać się swoimi umiejętnościami. Rzut karny, do piłki podchodzi Michał Motylski, kapitan drużyny, Motylski czy Hajduk, i broni Hajduk, brawo, brawo, naprawdę wyrasta na bohatera tego meczu, rezerwowy golkiper, można powiedzieć, że to, o ile mnie pamięć, o ile nas pamięć nie byli, no pierwsza jego taka dobra i skuteczna interwencja i dobrze wyczuł kapitana zespołu Rylowi, rzucił się w prawy bok i za chwilę utonął w objęciach swoich kolegów. No na pewno też dzięki tej interwencji Metal Tarnów wciąż bez straty bramki w meczu z Rylowiem, ale pamiętajmy, to spotkanie jeszcze się nie zakończyło. Tym razem przeciwna strona wojska i ponownie mamy do czynienia z kilkoma z rzędu rzutami różnymi. 86. minuta meczu, te trzy bramki po stronie Metalu Tarnów, chyba z dużą dozą odpowiedzialności możemy powiedzieć, że również i trzy punkty są po stronie tarnowskiego Metalu. Mocnym, dobrym akcentem będą żegnać się z rundą jesienną piłkarzy Metalu Tarnów. No i powoli będą oczywiście wybiegać w przyszłość, chcąc jak najlepiej przygotować się do zmagań w rundzie rewanżowej, zmagań, które na pewno nie będą łatwe, ale na pewno te 19 punktów, które zespół Jakuba Drwala zgromadził, będą dobrym zaczynem, dobrą podbudową, będą dobrym materiałem i kapitałem zgromadzonym po to, żeby jednak zawsze walczyć o kolejne cele w zespole Metalu Tarnów. Pamiętajmy, że to nie żaden trójstron, nie jeden trener podkreślał, zmagania w rundzie rewanżowej, w rundzie wiosennej, no są o wiele, wiele trudniejsze tutaj. To ryzyko pomyłki zawsze jest większe, a to też powoduje, że trzeba być bardziej odpowiedzialnym, bardziej skutecznym, no i też miejsca na przypadek oczywiście nie ma. Ja się na pewno wtedy trudniej, a nawet gdy się zdarzają pomyłki, to właśnie ta wypracowana zdobycz punktowa jest tutaj na pewno dużym handicapem. Ostatnie minuty meczu, już taka gra chyba wyczekiwania na te ostatnie decyzje sędziego. Natomiast drużyna no Rylowi no, będzie chyba miał duży kłopot, żeby jednak utrzymać się w 21-osobowej 21-zespołowej czwartej lidze. No ale zawsze to z drugiej strony też okazja do tego, żeby zdobyć pewnego rodzaju doświadczenie. No i żeby też oczywiście rozwijać możliwości gry na takim szczeblu. A to też oczywiście ważne. Hajduk zagrał do Czyża. Czyż do Furmańskiego. Furmański spokojnie przebiegł 30-40 metrów. Zna i rozprowadził tą grę. On zainicjował tą grę. Teraz Arkadiusz Rajczyk, zdobywca trzeciej bramki dla Metalu Tarnów. Próbował być pole karne. Tym razem jednak zatrzymany przez piłkarzy Rylowej. No piłkarze z Rylowej, tutaj trzeba jasno powiedzieć, którzy bez wątpienia nie potrafili nawiązać równorzędnej, wyrównanej walki z zespołem z Metalu. Na pewno tego meczu nie zaliczą do udanych. No i też strata trzech bramek to absolutnie oddaje to, co działo się na murawie. Metal Tarnów, prawa strona boiska.
Jeszcze próba ataku, tym razem Czyża. Nie do końca zakończyła się powodzeniem. Arbiter dolicza 5 minut i to ostatnie 5 jesiennych minut na stadionie przy ulicy Warsztatowej. Metal Tarnów. No, na pewno z wielkimi problemami uczył się tej czwartej ligi, zdobywał doświadczenie. Możemy tutaj oczywiście wspomnieć pierwsze mecze drużyny Jakuba Drwala. Wysoka porażka w pierwszym spotkaniu z Unią Tarnów, wyjazdowa 4-0, potem u siebie porażka z Orkanem Szczyrzyc 3-2, klęska w Limanowej 0-5, ale im więcej tych meczów, więcej spotkań, więcej tego doświadczenia i mniej frycowego, to postawa drużyny była lepsza. No a co za tym idzie? No jej dorobek zaczyna się poprawiać i drużyna szkolona przez Jakuba Drwala pokazuje, że jeszcze w tej czwartej lidze nie powiedziała ostatniego słowa. No i kto wie, czy nie będzie chciała oczywiście jak najbardziej namieszać, prezentując dobry, ciekawy i interesujący futbol. Prawa strona boiska. To jeszcze akcja rylowej. Drużyna Metalu. Być może jeszcze będzie okazja do zdobycia tej czwartej bramki, ale Ślęzak ma troszkę inne zamiary. Zagrywa do Chudyby. Chudyba lewa strona boiska. Teraz ponownie. Ponownie. Jeszcze raz. Jeszcze próbują. Mimo wszystko 3-0. Próbują jeszcze zaatakować jeszcze raz i jak najlepszym efektem, jak najlepszym stemplem strzeleckim zakończy to spotkanie. Ale kto wie, czy być może nie uda się tutaj okazja do zdobycia honorowego trafienia przez piłkarzy Nerlowi. Przed chwilą ten, który pokpił sprawę skarnego, czyli Motorski, rzutka w pole karne, ale tam wybija piłkę. Tam wybija piłkę Chudyba. Chudyba, zagranie do Kamysza. Kamysz. Teraz ponownie Ryczek. Jeszcze raz Ślęzak. Troszkę jeszcze siły zostało. Zagranie do Stolarczyka. Stolarczyk wchodzi w pole karne. Tam troszeczkę zabrakło, żeby jeszcze do tej futbolówki doszedł Ślęzak. Ale jeszcze. Pilnują, kontrolują i można powiedzieć wysoko presują piłkarze Metalu Tarnów. Tutaj warto wspomnieć, ostatni minut meczu, ale proszę zobaczyć, jak niewiele argumentów, jak niewiele możliwości rozegrania, czy też nawet i dostania się pod pole karne Metalu Tarnów mają goście. To na pewno no, pokazuje, że w tym elemencie gry w dniu dzisiejszym zespół Metalu naprawdę pokazał swoją klasę. Jeszcze doliczony czas gry i jeszcze żółta kartka dla piłkarza z Rylowej. Damian Chudyba. Filip Baran i Ślęzak. Czy zdecyduje się na indywidualne zagranie? Tak też było, uderzył. Ale z tego zagrania nic groźnego nie mogło wyniknąć. Wciąż 3-0, przypominamy. Tomasz Magdziarczyk, 15 minuta, 54 Ślęzak. I w 78 ten wynik ustalił Arkadiusz Rajczyk. Tak możemy teraz powiedzieć, że wynik ustalił, bo spotkanie jeszcze trwa w tym momencie 3-0. I wszyscy już powoli wyczekujemy finiszu, finiszującego wskazania sędziego.
3-0. I naprawdę dobrym akcentem tarnowska drużyna kończy ten sezon. Chudyba. Jeszcze ma troszkę siły, jeszcze ma trochę sposobności, jeszcze ma troszkę okazji, żeby atakować. Jeszcze próbuje mobilizować trener Drwal swoich podopiecznych. Ostatni, kto wie, czy to nie stały fragment gry, wrzutka w pole karne, bronić i proszę, bardzo znakomite zagranie. Chciałoby się powiedzieć niczym Kazimierz Dejna i tak też uderzył Jerzy Gromadzki. 4-0, naprawdę po efektownym wkręceniu piłki przez Jerzego Gromadzkiego. Filmowa, wspaniała ala, no też Kazimierz Dejna, jeszcze raz powtórzmy się, bramka. I w taki też sposób Metal Tarnów kończy, wygrywając 4-0. Drodzy Państwo, dziękujemy, że dzisiaj Państwo byli z nami. Dziękujemy, że byli Państwo przy każdej realizacji, która była transmitowana z ulicy Warsztatowej. Piłkarze Metalu odwdzięczyli się dzisiaj Państwu dobrym, ciekawym meczem, ale przede wszystkim 4 bramkami, którego prawdziwą awanturą przede wszystkim była ta 4. zdobyta przez Jerzego Gomackiego. Ale przypominamy, że nie były to jedyne bramki, które dzisiaj wpadły. Dzisiaj Metal wygrywa 4-0. No i w ten długi piłkarski zimowy sen zapada w znakomitych nastrojach. Jeszcze raz dziękujemy serdecznie i do usłyszenia wiosną. Zwyciężył Czubasza, to była 4-0.